wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. Kino Muza w Lubinie zaprasza najmłodszych widzów na seans filmowy w ramach cyklu Mamo, Tato, zabierzcie mnie na poranek. W niedzielę 20 października o godzinie 12 polecamy bajkę Zambezja. Bilety 8 i 10 zł. Internetowa rezerwacja biletów na www.ckmuza.eu. O tym, że Ignacy Domejko jest postacią mało znaną, świadczyć może choćby fakt, że nawet uczniowie biorący udział w projekcie niewiele o nim wcześniej wiedzieli. Ja nic osobiście nie słyszałam, dopiero po tym samym projekcie. Lubińscy uczniowie uczestniczą w projekcie wspólnie z kolegami z Chile, Francji, Białorusi, Litwy i Włoch. Litwa i Białoruś, ponieważ na Białorusi Ignacy Domejko się urodził, później tam mieszkał, kiedyś to była Polska. A jest to wielki dla nas Polak, mało znany jak się okazuje, przyjaciel Mickiewicza, jeżeli ktoś nie wie, to też Żegota z dziadów, to tak przy okazji. Nasi uczniowie, myślę, że dużo już więcej dzisiaj Wam przekażą i powiedzą. Projekt w szkole realizowany jest już od kilku miesięcy. Tym razem uczniowie tworzyli dowolną techniką ilustracje przedstawiające Ignacego Domejkę w różnych sytuacjach i życiowych rolach, od narodzin aż do śmierci. Cały projekt zakłada wykonanie 1000 obrazów, które zostaną połączone w kilometrowy ciąg obrazujący jego życie. Te prace, które teraz robimy, to dostałyśmy dokładną instrukcję, co mamy na nich narysować, więc nawet bez żadnej wiedzy o Ignacy można byłoby to zrobić. Natomiast te prace, które robiliśmy wcześniej, bo robiliśmy wcześniej na konkurs klasyczny z pastelami, który był szkolny, to już musieliśmy sami ze swoich jakichś źródeł znaleźć jakiś ciekawy temat. My akurat mamy spotkanie z Odyńcem, jego przyjacielem jeszcze za czasów, jak był w szkole podstawowej, w Szuczynie Lickim, i potem się spotkali po wielu latach, jak Domejko spędził swoje ostatnie chwile w kraju. I mamy właśnie postać, kiedy spotykają się na granicy i potem po tym spotkaniu Odyniec napisał "Oddę do starości". Mamy wiele szczegółów z jego życia i zawsze można coś dodać, odjąć i... To jest nasza wizja twórcza tego obrazu. Ubarwić i zawsze jest ten motyw Ignacego w jakiejś tam sytuacji w swoim życiu. W szkole odbył się już m.in. konkurs wiedzy o życiu Domejki. Trwają też przygotowania do wydania komiksu. Nagrodą za włączenie się do tej inicjatywy jest wyjazd najbardziej aktywnej grupy młodzieży do Chile. Dla mnie ogromny zaszczyt będzie, ale uczniowie są bardzo aktywni i dla tych w zasadzie można powiedzieć, że wszyscy są aktywni, ale z tych najaktywniejszych 10 uczniów poleci do Chile. Wyjazd do Chile zaplanowano na początek przyszłego roku, tak by młodzież mogła uczestniczyć 23 stycznia w 125. rocznicy urodzin tego wyjątkowego Polaka.